Litery alfabetu. Kolej na literkę P jak panda. Po angielsku miś panda. Istnieją dwa gatunki tych zwierząt. Mała panda i wielka panda. Większa część ciała wielkiej pandy jest biała, a jej tylne i przednie łapy są czarne, podobnie jak szeroki pas biegnący przez ramiona. Ma okrągłą, masywną głowę, krótki, szeroki pysk i całkiem czarne uszy. Głowa jest biała, z wyjątkiem czarnych obwódek wokół każdego oka. Wielka panda jest naprawdę duża. Dorasta do wysokości człowieka. Wygląda niezdarnie, ale potrafi poruszać się zwinnie i doskonale radzi sobie w gęstym lesie bambusowym. U maszerującej wielkiej pandy zarówno pięta, jak palce dotykają podłoża. To tak jak u człowieka. Niektórzy ludzie porównują wielką pandę do niedźwiedzia i stąd wzięła się nazwa miś panda. Ale naprawdę te zwierzęta nie są niedźwiadkami, bo istnieje wiele różnic w wyglądzie między nimi. Spójrzcie choćby na jej głowę. Wielka panda jest samotnikiem, a w pary łączy się jedynie w okresie godowym. Panda żyje w lasach bambusowych porastających stoki gór w Chinach. Wielka panda żywi się prawie wyłącznie bambusami, podczas gdy dieta pandy małej jest bardziej urozmaicona. Zjada ona również owoce, korzonki i inne części roślin. Pandę małą spotkać możemy również w Chinach, wysoko w górach. Z wyglądu przypomina szopa, ale ma dłuższe ciało i ogon oraz bardziej zaokrągloną głowę. Jest raczej mała, mierzy około 90 cm długości. Jej futerko ma kolor czerwono-rudy, ale łapy, brzuch i uszy są czarne. Zwróćcie uwagę na eleganckie paski na ogonie. Sam pyszczek ma barwę białą z ciemnymi pasmami wokół oczu. Panda mała lubi wspinać się na drzewa w poszukiwaniu soczystych owoców. A to ciekawe. Posłuchajcie, ponieważ na świecie jest coraz mniej lasów bambusowych, coraz mniej pand może w nich żyć. Trudniejsze stają się też warunki życia dla młodych. Te maleństwa wychowali ludzie w bezpiecznym inkubatorze, dając szansę na przetrwanie. Gdy dorosną, wrócą do lasu. Thank you.